Przedstawię, jak za pomocą biblioteki OpenXML stworzyć plik Excel. Zanim przejdziemy do kodu, powiedzmy sobie, do czego może przydać się taka umiejętność. Załóżmy, że ktoś nie ma dostępu do Excela. Za pomocą biblioteki OpenXML może utworzyć taki plik i udostępnić go innym. Można dowolnie manipulować danymi bez konieczności otwierania Excela. Zapisywać dane i przesyłać je dalej, bez obawy, że ktoś nie będzie mógł ich odczytać. Wynikiem naszej pracy będzie stworzenie tabeli osób, która zawierać będzie imiona, nazwiska, miasta i ulice oraz będzie odpowiednio sformatowana. Zdefiniowane zostaną szerokości kolumn, obramowanie oraz wypełnienie komórek, kolor czcionki. Visual Studio utworzyłam nowy projekt aplikacji konsoli .NET Framework. Konieczne jest dodanie odniesienia do biblioteki OpenXML. W tym celu należy w menu projektu wybrać zależności oraz zarządzaj pakietami NuGet. Należy wybrać zakładkę Przeglądaj. Wpisujemy nazwę, dokument, format OpenXML. Ten pakiet właśnie powinniśmy wybrać. Klikamy Zainstaluj. Wyrażamy odpowiednie zgody. Pakiet automatycznie po zainstalowaniu zostanie dodany do naszego projektu. W odwołaniach możemy sprawdzić, czy na pewno tak się stało. Nasz dokument będzie tworzony za pomocą oddzielnej klasy. W tym celu należy taką klasę dodać do rozwiązania. Nazwę ją dokument. Klasa ta będzie publiczna. Utwórzmy więc publiczną metodę, która będzie odpowiadała za stworzenie dokumentu. Nazwiemy ją Stwórz dokument. Jako argument będzie zawierała ścieżkę do pliku. OpenXML zawiera kilka przestrzeni, które przydadzą się w naszej klasie. W tym celu musimy je zaimplementować. Będą to dokument format OpenXML, który zawiera przestrzeń nazw XML, dokument format OpenXML Packaging, który zawiera m.in. część arkusza i naszego zeszytu, dokument format OpenXML Spreadsheet, przestrzeń nazw arkusza kalkulacyjnego. Wróćmy teraz do naszej metody. Utworzymy nowy dokument arkusza kalkulacyjnego. Nazwa pliku zostanie przekazana jako parametr. Korzystamy z spreadsheet dokument i tworzymy nowy dokument. W tym celu dodajemy do spreadsheet dokument metodę create. Do której przekazujemy nazwę pliku oraz parametr spreadsheet document type i naszym typem będzie workbook, czyli arkusz kalkulacyjny. Nasz dokument musi posiadać workbook part i worksheet part, czyli części odpowiedzialne za cały nasz zeszyt i poszczególne arkusze. Jako pierwszy będzie workbook part, część zeszytu. Odwołujemy się do dokumentu, dodając nasz element. Nasza część zeszytu będzie odwoływać się do całego dokumentu. Workbook, New Workbook.
Teraz dodamy workbook sheet part, czyli część arkusza. Odwołujemy się do części zeszytu i dodajemy nową część. Ponieważ to metoda generyczna, musimy przekazać jeszcze worksheet part. Na części odwołujemy się do worksheet. Przekazujemy nowe, puste w tej chwili dane, sheet data. Dołączmy do naszego dokumentu arkusz roboczy. Najpierw wywołujemy sheets, czyli arkusze. Odwołujemy się do części zeszytu, workbook i dodajemy append child. Przekazujemy new sheets. Następnie możemy dodawać jeden lub wiele arkuszy. Utwórzmy pojedynczy arkusz, sheet arkusz. Musimy mu nadać ID. Odwołujemy się do części zeszytu i pobieramy ID za pomocą getID of part worksheet part. Podajmy ID arkusza. Jest to arkusz pierwszy oraz jego nazwę, która pojawi się w lewym dolnym rogu programu Excel. Dodajemy utworzony arkusz do kolekcji arkuszy. Należy jeszcze zapisać to, co stworzyliśmy. Odwołujemy się do części zeszytu i wywołujemy metodę save odpowiedzialną za zapis. To właściwie wszystko, co należy zrobić, aby utworzyć swój pierwszy pusty arkusz kalkulacyjny. Wywołajmy więc metodę odpowiedzialną za stworzenie arkusza w metodzie main w klasie program. Stwórzmy obiekt naszej klasy dokument o nazwie dokument i stwórzmy nowy obiekt. Odwołajmy się do jedynej, jak na razie, w naszej klasie dokument metody stwórz dokument. Argumentem jest ścieżka do pliku, czyli miejsce, gdzie obiekt ma zostać utworzony. Wkleiłam tutaj ścieżkę do odpowiedniego folderu. Musimy podać nazwę naszego dokumentu oraz rozszerzenie. Tutaj jest to dokument Excel.xlsx. Sprawdźmy, czy nasz kod działa. Otrzymaliśmy wyjątek. Nie można odnaleźć ścieżki do pliku. Stało się tak, ponieważ podczas kopiowania pojawiła się spacja w ścieżce do pliku. Ten problem został już naprawiony. Kolejny wyjątek związany jest z odwołaniem do nieodpowiedniego obiektu. Tworząc część arkusza, powinniśmy odwołać się do części zeszytu, ponieważ między kolejnymi partiami występuje relacja rodzic-dziecko, a worksheet part dziedziczy po workbook part, a nie bezpośrednio po dokumencie. Teraz wszystko powinno działać. Nie pojawiły się żadne wyjątki.
Arkusz o nazwie Dokument Excel pojawił się w naszym folderze. Sprawdźmy, czy poprawnie się otwiera. Udało się. Stworzyliśmy arkusz o nazwie Arkusz 1, który jest pusty. Kolejnym krokiem będzie dodanie do naszego arkusza danych. Aby dodać dane, przejdźmy do klasy Dokument. Dołączmy kontener na nasze dane, czyli Sheet Data. Będą tam trafiać zarówno wiersze, jak i komórki, które utworzymy. Kontener nazwiemy Dane. Odwołuje się on do części arkusza. Wywołujemy metodę appendChild. Teraz w tym miejscu będą do arkusza dodawane dane. Można więc usunąć wyżej metodę generującą puste dane dla części arkusza. Teraz możemy dodać wiersze oraz komórki do naszego arkusza. Stwórzmy pierwszy wiersz, który będzie składał się z jednej komórki. Row, czyli wiersz, i tworzymy nowy wiersz. Do tego wiersza dodamy komórkę. Stwórzmy więc komórkę. Cel, komórka. Po utworzeniu dodajmy wartość do naszej kolumny, na przykład Adam Nowak. Musimy podać także typ naszych danych, string, czyli cel value string. Dodajmy do naszego wiersza komórkę. Następnie musimy dodać do naszego arkusza wiersz zawierający jedną komórkę. Wykonujemy na danych appendChild i przekazujemy tam wiersz. Trzeba również pamiętać o zapisaniu danych w naszym arkuszu. Wywołujemy część arkusza Worksheet i Save. Spójrzmy na nasze postępy. Została utworzona pojedyncza komórka z podanym przez nas imieniem i nazwiskiem. Dodajmy do naszego arkusza więcej danych. Dodajmy do naszego wiersza kolejne komórki z dwoma imionami i nazwiskami. W tym celu skopiujemy sobie tworzenie nowej komórki i uzupełnimy ją o odpowiednią wartość. Dodajemy do wiersza dwie nowe komórki. Nie musimy ich tworzyć w osobnych liniach, możemy to zrobić w wierszu, tak będzie szybciej. W naszym pliku został utworzony jeden wiersz zawierający cztery komórki. Zoptymalizujmy trochę nasz kod i usuńmy tę komórkę, która dla wiersza generowana jest osobno. Wygląda to przejrzyście. Aby wygenerować wiersz, musimy utworzyć wiersz za pomocą metody append, dodać do niego komórki zawierające wartość oraz zapisać nasze dane za pomocą dane append child. Wygenerowane zostały trzy komórki. Teraz przejdziemy do generowania tabeli, o której wspomniałam na początku.
Najpierw wyodrębnijmy sobie jeszcze metodę, która odpowiedzialna będzie za zapis do naszego Excela, czyli pozwoli nam na tworzenie wierszy i kolumn, zapisywanie tych informacji. Ponieważ w naszej planowanej tabeli wiersze mają zawierać imię i nazwisko, miasto oraz ulicę, utwórzmy kilka przykładowych rekordów zawierających takie dane. Dla dwóch wierszy pokazuję, jak to zrobić. Taki otrzymujemy efekt. Pojawiły się dwa wiersze. Przejdziemy teraz do tworzenia naszej docelowej tabeli. Tworzenie rekordów oraz nagłówka zostało pokazane w przyspieszonym tempie. Konstrukcja jest jednak taka sama jak w przypadku dwóch poprzednich wierszy. Oto jak wygląda nasza tabela. Zawiera już potrzebne informacje, jednak brakuje odpowiedniego formatowania. Trzeba wybrać kolory wypełnienia, czcionki, wielkość tekstu i tym podobne. W stworzeniu odpowiedniego formatowania naszych danych pomogą nam style. To właśnie z ich pomocą nadamy komórkom wypełnienie, pogrubimy tekst i nie tylko. Dodamy arkusz stylów, który odpowiedzialny będzie za dodawanie niestandardowych stylów do naszego arkusza. Należy wspomnieć o tym, że arkusz aktualnie zawiera domyślne style. My jednak dodamy własne i zastosujemy je do naszego pliku Excel. Tworzymy prywatną metodę StyleShed o nazwie Generuj style arkusza. Nie będzie ona przyjmować żadnych parametrów w przeciwieństwie do pozostałych metod. Zadeklarujmy zmienną styl arkusza, która na razie będzie miała wartość 0. Przypiszemy później do niej odpowiednio wygenerowane przez nas style oraz je zwrócimy. Zapiszmy więc return styl arkusza. Zadeklarujmy sobie czcionki, czyli fonty. Pierwsza czcionka będzie miała indeks o wartości 0. Ustawmy wielkość czcionki na 10, val równa się 10. Będzie to czcionka domyślna, co oznacza, że użyta zostanie do naszych elementów tabeli. Teraz czas na czcionkę, która zdefiniuje nagłówek tabeli. Czcionka naszego fontu będzie miała wielkość 20, pogrubienie, czyli bold, oraz zdefiniowany inny kolor. Domyślnie jest to czarny, my zdefiniujemy sobie biały. W tym celu właściwości RGB nadajemy wartość 6 razy F, co odpowiada właśnie kolorowi białemu. Kolejna własność w naszym arkuszu to wypełnienie, czyli fill. Definiujemy wypełnienie.
można zauważyć zależność odnośnie tworzenia kolejnych właściwości. Najpierw tworzymy grupę, na przykład wypełnień, a potem definiujemy poszczególne z nich. Zawsze indeksujemy od zera. Zdefiniujmy wypełnienie domyślne, które musi być w Excelu. Będą to pierwsze dwa wypełnienia, które pattern values ustawione będą miały na non i gray 125. Teraz zdefiniujmy wypełnienie naszego nagłówka. Będzie to ciemniejszy kolor zielony. Definiujemy tło, ustawiając je na kolor zielony, wykorzystując RGB. Pattern Type opisuje sposób wypełnienia. U nas to będzie równomierne wypełnienie, więc Pattern Value Solid. Następnie definiujemy obramowanie naszych komórek, czyli ramki, borders. Pierwsze dodane obramowanie jest standardowo domyślne. Kolejne zdefiniujemy sami. Będzie ono dotyczyło obramowania naszej całej tabeli. Każdy bok naszej komórki zostanie obramowany. Jednak musimy osobno zdefiniować te obramowania dla każdego boku. Wartość thin oznacza, że będzie to cienka linia ciągła. To nie jedna możliwość. Można wybrać inny styl obramowania, na przykład kropki. Ponieważ chcemy również, żeby nasze rekordy posiadały wypełnienie w kolorze jasnozielonym, musimy więc do wypełnień dodać jeszcze jeden schemat wypełnienia. Wróćmy więc do naszych wypełnień. Schemat definiowania wypełnienia jest taki sam. Zmieni się tylko nasz kolor docelowy na nieco jaśniejszy. Czas na etap końcowy, czyli utworzenie formatowanych komórek Cells Format. Nasze czcionki, wypełnienia, obramowania zawierają kolejno indeksy od zera. Tych indeksów użyjemy, aby wybrać odpowiednie formatowanie dla naszych komórek. Możemy dowolnie wybierać z tego, co utworzyliśmy. Ponownie tworzymy w liczbie mnogiej cells formats oraz pojedyncze cell format, czyli komórki. Pierwsza formatowana komórka jest domyślna. Drugi format wybieramy dla komórek, które będą rekordami w naszej tabeli. Będą miały obramowanie oraz jasnozielone wypełnienie. Nadajemy font ID 0, czyli domyślna wielkość czcionki, fill ID, czyli wypełnienie, które powinno mieć wartość 2, ramkę o wartości 1, ponieważ będą obramowane na czarno, oraz zaznaczamy append border true. Kolejny format komórki będzie dotyczył nagłówka naszej tabeli. Font ID ma wartość 1, co sprawi, że czcionka będzie miała wielkość 20 i kolor biały. Fill ID, czyli wypełnienie, będzie ciemnozielone. Obramowanie, border, tak jak w przypadku rekordów w tabeli, oraz Apply Border True. Kiedy style naszych komórek zostały utworzone, inicjalizujemy obiekt styl arkusza, aby móc go zwrócić. Przekazujemy także to, co utworzyliśmy – czcionki, wypełnienia, obramowania i formatowane komórki. Przejdźmy teraz do metody Stwórz dokument Excel, bo musimy dodać nasze style do zeszytu. Musimy dodać Workbook Styles Part, czyli część stylów do części zeszytu i zainicjować jego arkusz stylów.
Dodajemy New Part i przekazujemy Workbook Styles Part. Do części stylów wybieramy właściwość Style Sheet i wywołujemy metodę Generuj styl arkusza. Dzięki temu ustawione zostaną zdefiniowane przez nas styl. Musimy jeszcze to wszystko zapisać, więc wywołujemy Save na części stylów Style Sheet. Teraz dla każdej komórki indywidualnie musimy określić styl. Właściwości komórki Style Index zawierają indeksy odnoszące się do odpowiedniego formatowania. Przechodzimy do metody Zapisz do Excela, w której zdefiniowane zostały nasze komórki. Ustawiamy dla każdej komórki właściwość Style Index. Dla nagłówka będzie to 2, dla pozostałych rekordów 1. Nasz plik powinien zostać zmieniony według naszego szablonu. Można jednak zauważyć problem z plikiem. Wynika on z tego, że wyszliśmy poza zakres dozwolonych styli dla komórek, wywołując dla rekordów style indeks o wartości 3, kiedy powinno być 1. Poprawienie tego błędu sprawia, że plik otrzymuje prawidłowe style. Zgodnie z naszym planem powstała tabela, jednak domyślna wartość szerokości poszczególnych kolumn sprawia, że informacje zawarte w tabeli są nieczytelne. Zmieńmy szerokość tych kolumn, żeby tabela wyglądała bardziej przyjaźnie. W metodzie Stwórz dokument utwórzmy w tym celu kolumny i nadajmy im odpowiednie szerokości. Tworzymy pierwszą kolumnę, która odpowiedzialna będzie za szerokość imienia i nazwiska. Ustawimy jej właściwości min, max, width, czyli szerokość równą 40 oraz custom width true dla niestandardowej szerokości. To samo dla drugiej i trzeciej kolumny. Tutaj dla drugiej kolumny szerokość będzie wynosiła 30 i dla trzeciej 15. Trzeba teraz dodać ustawienia kolumn do arkusza. Odwołujemy się do części arkusza Worksheet oraz Append Child kolumny. Należy ustalić jeszcze zakres naszych kolumn. Minimum ustawimy na 1, 2 i 3 odpowiednio dla poszczególnych kolumn, ponieważ nasze zmiany dotyczą pojedynczych kolumn. Maksimum powinno być takie samo jak minimum, ponieważ podajemy zakresy kolumn, które mają posiadać określoną szerokość. W tym przypadku wartości te zostają nadpisane przez ustawienia dla kolejnych kolumn, jednak przy większym projekcie może to generować nieporozumienia, więc warto zwrócić na to uwagę. Oto jak wygląda nasza końcowa tabela. Jest ona zgodna z naszymi początkowymi założeniami.